Dzień dobry. Godzina 5:10, a my właśnie uderzamy we dwie w trasę. Olka, żyjesz? Żyję. Zmęczona totalnie, słuchajcie. Ja nie spałam całą noc, włączył mi się w ogóle jakiś tryb czuwania. Najpierw nie mogłam zasnąć, potem cały czas się budziłam, ale nic. Najważniejsze, że ruszamy, jedziemy. Daj, będę ci trzymać nawigację. Za 400 metrów skręć w lewo. Dobra. Jedziemy. No tak, powiem wam, że dalej jedziemy, ale pogoda jest kiepska. Niezbyt dobrze nam się jedzie, bo co trochę pada. Co prawda teraz taka jest chyba mrzawka, no nie? No, ale jedziemy pomału, także jeszcze trochę przed nami. Ile mamy? Mniej więcej ze 150 km? No jakoś tak będzie, do Torunia mamy 57. No, także niedługo powinniśmy, myślę, że na śniadanie akurat pojawić się w naszym miejscu przeznaczenia, tam gdzie się wybieramy. A ja wiem, że wy jeszcze nie wiecie, gdzie my jedziemy, także dowiecie się już na miejscu. No i tak, słuchajcie, dojechałyśmy cało i zdrowo. Proszę tutaj moja Oleńka z tyłu. Czas na sesję zdjęciową. Czas na sesję zdjęciową. Tak, jesteśmy właśnie na balkonie u mojej, naszej babci. Przyjechałyśmy w odwiedzinki, spędzić miło czas. No i zobaczcie, jak tu pięknie. Już wam wszystko pokazuję. Proszę, jakie piękne pomidory u babci. O, same cuda tutaj na balkonie. Babciu, ale jakie piękne są te pelargonie, bo ja jeszcze takich nie widziałam, żeby miały takie ładne listki. No te są wyjątkowe. A tu proszę kolejne piękne pomidory. Jak ci pokażę papiery, jak kupowałam, już Oluniu. Jak ci pokażę ci papiery, jak kupowałam, to miała być piękna, różowa, czerwona. No, nie widziałam. A ta jest różowa, a tam z tyłu. Ola, co znalazłaś u babci? Skarby. Tak, nasionka. Nasionka? No, nasturcji. Nasturcji, jeden, o tutaj już taki ciemny. A zobaczcie, tak wygląda. Nasturcja. Piękna. Jak ona ślicznie kwitła, tak jak tydzień do tyłu. Zresztą wiadomo, jakie nasionka są to. A bo ona ma różne kolory? One są zazwyczaj takie właśnie pomarańczowo, żółte. Te kwiaty. No i tak powiem wam, że praktycznie Ola, co zleciał nam momentalnie dzień, jest już godzina 18, a przyjechałyśmy do babci, posiedziałyśmy trochę na balkonie, oczywiście było ciasto, potem babcia zrobiła pierożki, które chciałam wam pokazać, ale niestety tak się zajadałam, zagadałam się z babcią, z ciocią, tak, że w ogóle zjadłyśmy te pierożki, a babcia do mnie mówi: Anitka, przecież miałaś nagrać, przecież miałaś zrobić zdjęcia. No babciu, no i tak wyszło właśnie z pierożkami. A babcia robi najlepsze pierogi z jabłkami i wiśniami. I z wiśniami. No, z jagodami też. Z jagodami też, no z owocami. Babcie, pierogi babci z owocami to jest w ogóle mistrzostwo świata. Nikt nie robi takich dobrych, przysięgam wam. Może kiedyś zdradzę wam przepis babci, ale wątpię w to. Na ciasto. No właśnie, przepis na ciasto, tak? Ale tak jak babcia zabija pierożki. Tak, a słuchajcie, teraz jedziemy do naszego kuzyna, do Szymona, Kasi i dzieciaczków. Jedziemy w odwiedziny. Później, do dużej rodziny. Do dużej rodziny, tak. A później jedziemy po ciocie i znowu jedziemy do kolejnej części rodziny, czyli do brata Szymona, Pawła. I też dużej rodziny i dzieciaczków. Także słuchajcie, dzisiaj mamy taki dzień, gdzie tak na dobrą sprawę odwiedzamy całą rodzinę, wszystkich po kolei. Pokazujemy się, spędzamy z nimi czas, jemy coś słodkiego, pijemy kawę i myślę, że jak wrócimy później do cioci, to padniemy jak muchy. Tak. Jestem po prostu przekonana. Ale wiecie co? Duży plus dzisiejszego dnia, a w sumie to tego właśnie momentu, to jest przepiękne słońce, które wyszło. Od rana lało na trasie, było naprawdę brzydko, podobno w Warszawie też pada, a u nas jest naprawdę piękne słońce i mam nadzieję, że się utrzyma, bo jutro chcemy wyciągnąć babcię na spacer. I przy okazji pokażę wam też okolice. No, także jedziemy.
Nie wiem, czy będę się już z Wami żegnać. Być może zobaczymy się w kontynuacji tego dzisiejszego vloga, czyli jutro. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Your favorite music on all the way baritone, yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix. Dzień dobry kochani, w drugiej części naszego weekendowego vloga. My się właśnie pomalutku pakujemy. Jest wczesna godzina rano i jedziemy do babci na śniadanko, a później z babcią do kościółka i później zabieramy babcię i dziadka i jedziemy do cioci na wspólny obiad. A po obiedzie myślę, że już będziemy wracać do Warszawy. Jestem bardzo ciekawa, jaka pogoda nas czeka na trasie, bo powiem Wam, że Bydgoszcz bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Przepiękną pogodą, jest ciepło, jest słonecznie. Dobrze, że wzięłam ze sobą jakieś bluzki z krótkim rękawkiem, bo bym się chyba ugotowała. Zresztą Ola też właśnie szykuje samochód i powiem Wam, że też zadowolona, że wzięła letnie sukienki, bo naprawdę, no nie, Olka? No, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło, także wracamy do Warszawy, w której podobno pada deszcz. Mam jednak nadzieję, że trasa będzie ok. No, także dzisiaj czekają nas takie atrakcje, zobaczymy, ile mi się uda nagrać. Może wyciągniemy jeszcze babcię przed kościółkiem na jakiś mały spacerek i pokażę Wam okolice. Zobaczymy. Także życzę Wam miłego oglądania. Dobrze, ale...